idą zmiany. Czyli jak wszystkie zmiany u nas, one są zawsze na lepsze. Bo było dobrze, więc trzeba to psuć. Wszystkich programistów jednoosobowej działalności z automatu chcą z tego IP Boxa wywalić. Zespół pana Janusza pod jego egidą przygotował projekt kompleksowych zmian. Projekt ma jedną stronę A4. Marcin, proszę cię. Jest zespół parlamentarny Proste Podatki. Jest. To i projekty mają być proste. A właśnie, ja o tym... To tak, nie pomyślałem o tym. Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Pogromcy Absurdów. Witają Państwa wypoczęto po długim weekendzie sierpniowym Marcin Zarzycki. I jak zwykle gładki i piękny Artur Koczmowski. Marcin, mamy połowę sierpnia. Mamy. Wypoczęliśmy. Trochę. Ale wiesz co? Dostaliśmy taką małą bombkę przed weekendową. Rozumiem, że zmianową. Zmianową bombkę przed weekendową, zafundowaną nam przez Ministerstwo Finansów. Bo nie wiem, czy słyszałeś, a na pewno jako ekspert podatkowy słyszałeś, idą zmiany. I jak się domyślasz, tak, to mogą być zmiany na lepsze. Jak zawsze, jak wszystkie zmiany u nas, one są zawsze na lepsze. Już myślałem, szczerze mówiąc, że nic się nie wydarzy, a tu zaskoczenie, jednak jakieś zmiany będą. Sezon ogórkowy w pełni, w związku z tym ustawodawca stwierdził, że to troszkę podniosę ciśnienie, ale tak naprawdę to w większości, prawda? No bo zmiany mają dotknąć fundacje rodzinne, daniny solidarnościowe, przedsiębiorców, no Tych programistów z IP Boxem. Tak, influencerów, no. Wszystkich mają dotknąć. I wiesz co, zanim przejdziemy do rozmowy o tym, jakie te zmiany będą, to ja mam taką refleksję odnośnie znowu prowadzenia biznesu w naszym kraju. O. Że to jest poważnie chore. Szczególnie w przypadku fundacji rodzinnej, i której ja nigdy nie byłem wielkim fanem. W przeciwieństwie do mnie. Ja wiem, że dla ciebie to był fajny wehikuł. Z mojej perspektywy, w momencie, w którym klienci pytali się mnie na temat fundacji rodzinnej, czy warto i czy to jest coś, co fajnie by było założyć, ja mówiłem, poczekajmy 10 lat. No dobrze, okej, nie? To ty długofalowo widzę planujesz. Tak, dlatego, że ja stwierdziłem, że to jest tak ciekawe rozwiązanie, że ono się długo nie utrzyma na rynku. Okej. I do czego doszło? Sam wiesz, ile jest różnych interpretacji dotyczących sposobów wypłaty, co może robić fundacja, czego nie może robić fundacja. No ale z drugiej strony, teraz słuchaj, ministerstwo doszło do takiej małej konkluzji, że chce zmienić kwestie związane z opodatkowaniem fundacji rodzinnych. No i to pytają się dziennikarze, ministerstwo, to co chcecie zmienić? Ale oni mówią, że na razie nie podamy szczegółów. A, okej. Okay. Ale uznaliśmy, że w fundacjach rodzinnych podatnicy mają za dobrze. Ale tutaj zwróć uwagę, no to ja słyszałem właśnie, że coś ma się zmieniać. Zresztą już interpretacje podatkowe, które w ostatnim czasie się pojawiały, już niektóre są na korzyść, a niektóre na niekorzyść, więc to jest już takie zobrzydzanie, wiesz, tej instytucji przez organy podatkowe. Natomiast zwróć uwagę, że ta fundacja rodzinna to jest instytucja, która weszła w życie, zaczęła funkcjonować dopiero w maju poprzedniego roku. Czyli ona nieco ponad roczek ma i już zmieniają, nie? W zero pewności prawa. Wiesz co, no to jest takie systemowe trochę podejście od dupy strony do kształtowania prawa w Polsce. Tak. No bo najpierw tworzymy wehikuł, który w swoim założeniu ma robić dobrze pewnej grupie przedsiębiorców, majętnych Polaków, osób, które posiadają majątek i chciałby go w sposób efektywny zabezpieczyć, ale też i wykorzystywać w jak najbardziej optymalny sposób. Optymalny również podatkowo. No ale podatkowo, ale też wiesz, pod kątem sukcesji czy pod kątem bezpieczeństwa tego majątku, tam jest wiele aspektów, to podatki są jednym z aspektów, ale też tak, na pewno. No ale traktujemy to jako całość, tak, prawda? Czyli tworzą coś korzystnego, czy dla majątnych, to dla dużej grupy osób na pewno jest to ciekawe rozwiązanie. Było. Czy będzie? Jeszcze może. Znaczy, my nie wiemy, no bo zobacz, ty mówisz o sukcesji. Tak. W założeniu sukcesja to mówimy o procesie, który będzie trwał latami. Tak. A po roku, półtorej, od czasu obowiązywania przepisów dotyczących fundacji rodzinnych, nagle ministerstwo przychodzi i mówi, nie, no wiecie co, chcieliśmy wam pomóc tutaj, tutaj i tutaj. Tutaj wam daliśmy takie możliwości, ale wy za bardzo korzystaliście na tym podatkowo. No.
Ale to jest Polska. To jest Polska, słuchaj. To samo przypomnę ci temat twojego, naszego ulubionego CIT-u estońskiego. Tak samo. Było dobrze, więc trzeba to psuć, nie? I psują regularnie, coś zabierają, okrajają i tak dalej, nie? Więc to jest tak jakby klasyczne u nas działanie i to było to ryzyko, wszyscy brali na klatę. Jak ja rozmawiałem z klientami o fundacji, to też mówiłem, słuchajcie, to jest dobre, to jest fajne, można z tego korzystać, ale zawsze trzeba mieć z tyłu głowy, że mogą chcieć coś w tym zmieniać i to się dzieje. Mam nadzieję, że w nie za dużym stopniu. Natomiast to prowadzi do budowy i do wprowadzania do naszego systemu prawnego kolejnych potworków. Tak. Bo wydaje mi się, że stoimy w takim momencie, w którym już autentycznie konieczna jest prawdziwa reforma polegająca na tym, że powinni wjechać. Chłopi są w rządzie. No. Oranko do zera. No. I budowa od samego początku prostego, przejrzystego systemu podatkowego. O Jezu, no ty to, ale słuchaj, no ty za... Ja, znaczy, to jest moje marzenie. To jest moje marzenie. I had a dream. Tak, to jest moje marzenie. Natomiast no błagam cię, nikt tego nie zrobi, nie ma szans na to, już wiesz, różni próbowali, różne pomysły były. Nikt nie próbował. No nie, ale naprawdę, no to, co się dzieje, no to dobrze wiesz, jak to wygląda i z tą fundacją to jest idealny przykład, że to jest, no, zobrzydzanie poszczególnych instytucji, wprowadzanie, zachęcanie. Ja tu jeszcze jedną rzecz tylko dodam, bo ja mam taką wątpliwość natury takiej górnolotnej, natury konstytucyjnej, mój drogi, bo jest coś takiego jak ochrona praw nabytych, więc jeżeli ja zakładając fundację, tworząc model, w pewne rozwiązania wchodziłem, to czy one mogą mi się nagle w trakcie funkcjonowania aż tak diametralnie, czy w duży sposób zmienić? Moim zdaniem nie. Ta sama historia była przecież i już organy przegrywają sprawy w sądach teraz z kwestią dotyczącą zakazu amortyzacji nieruchomości mieszkalnych. Nie? Tak samo. Jak ja kupowałem nieruchomość 4 lata temu, to mogłem ją amortyzować, a nagle mówią, że nie możesz. Nie? I tutaj już powoli sądy idą w dobrym kierunku, więc może tu będzie tak samo. Okej, okay, a jak zakładałem spółkę komandytową, która była transparentna podatkowo i nagle mi ją opodatkowali CIT-em, też to, były te argumenty podnoszone, tam nie pykło. Tam no nie właśnie, pykło, to, czy jest szansa, że pyknie? Tutaj mamy ponad 2000 fundacji zarejestrowanych. No, od chyba samego, grubo więcej. Od samego początku. Mhm. Więc wydaje ci się, że faktycznie to się uda obronić? No, będziemy próbować. Na pewno będziemy próbować, bo my też trochę tych fundacji mamy. Natomiast czy to się uda? No zobaczymy. No zależy, wiesz, to wszystko u nas jest takie koniunkturalne i zależy, jaki kurs sądy obiorą, nie? Ale ryzyko oczywiście mamy. Ale wiesz, bo tutaj mówimy o zmianach, które wjeżdżają walcem w życie przedsiębiorców. Znaczy, przykład IP Boxa. No to, zapowiadane zmiany w IP Boxie. O, to zaraz jeszcze powiemy do tego, natomiast tutaj wiesz, no to o IP Boxie tak, natomiast przy fundacji ja nie powiem, że to jest walec, bo na razie wiemy, że zmiany będą i ma być gorzej. Nie wiemy jeszcze co dokładnie, ale wiemy, że coś tam ma się ruszać. Natomiast z IP Boxem, no to już został przedstawiony konkretny temat, nie? Więc może słowo szerzej o tym IP Boxie. Trzy zdania. Po pierwsze, IP Box dla wszystkich, którzy nie wiedzą, rozwiązanie, które polega na tym, że jeżeli ja w mojej pracy jakieś wytwory, powiedzmy intelektualne, tworzę, to mam prawo do korzystania z preferencyjnej 5% stawki podatku. No, jako przedsiębiorca? Jako przedsiębiorca, tak. No i z założenia miało być dla firmy, a się okazało w czasie, że tak naprawdę większość programistów w Polsce z tego IP Boxa może korzystać i programiści wszyscy te 5% podatku płacili. I było to świetne rozwiązanie, wszyscy się cieszyli, wszyscy byli zadowoleni. Poza kim? Poza oczywiście fiskusem, który do końca w różnych sprawach próbował gdzieś tam walczyć, że nie można ograniczać i wszystkie te sprawy w ostatnim czasie poprzegrywał w NSA w sądach administracyjnych. Wszystkie. No i stwierdzili, skoro tak poprzegrywaliśmy, to im jazda. Teraz dokręcimy. To jazda i zmiany w IP Boxie rzeczywiście mogą być problematyczne, ale jak sprytnie to zrobili, bo oni nie zmieniają jako IP Box. Oni mówią, drogi programisto, dalej możesz te 5% podatku płacić. Możesz. Tylko co? Tylko wiesz, jaki jest warunek wprowadzony? No mów. Musisz zatrudniać pracowników. Taki warunek wprowadzili, czyli generalnie założenie jest takie, że wszystkich programistów jednoosobowej działalności z automatu chcą z tego IP Boxa wywalić. I to jest problem, bo wiesz, fundacji rodzinnych jest 2000, a ludzi, którzy z IP Boxa korzystają, są dziesiątki tysięcy. Tak, to może prowadzić do takiego pośredniego zarżnięcia tego IP Boxa, albo to doprowadzi do działalności po polsku. To znaczy...
tutaj kogoś spróbujemy zatrudnić, tutaj może się dogadam z kimś, może będzie furtka, że można na 1/20 etatu, na 1/25, to się krosowo zatrudnimy u siebie, wiesz, no, to, bo to, zobacz, bo to są tego typu absurdy, które doprowadzają właśnie do takich działań i do kształcenia się kreatywnego myślenia u podatników. Nie na zasadzie, okej, jest 5%, nie ma 5%, będzie 6%, ale mam przejrzyste zasady. Tak. Tylko, no musisz zatrudnić pracownika. No to 30 różnych pomysłów, biorąc pod uwagę teraz jeszcze chęć ozusowania i zrównania wszystkich umów, która jest, o tym mówiliśmy, która jest na horyzoncie, więc to prawdopodobnie będzie dowolna podstawa, bo i tak cię będzie wszystko tyle samo kosztowało, ale będzie to prowadziło do tego, że będziemy kombinować, no w sensie informatycy będą kombinować, którzy są na IP Boxie. No to znaczy, wiesz, z jednej strony tak, z drugiej strony też nie do końca mi się to wydaje, bo jak my jeszcze w miarę te podatki jesteśmy w tym świecie i dla nas to nie jest takie, wiesz, straszne, ale dla takiego informatyka, programisty, osoby, która na co dzień nie obcuje z podatkami, to jest przerażające. Dla nich samo wejście już w IP Box to jest czarna magia. Oni nie wiedzą, dlaczego w większości to się stało i dlaczego to 5% płacą, ale jest spoko. Natomiast jeśli ktoś im teraz powie, że oni mają jakieś umowy, zakładać, zatrudniać i tak dalej, to będzie przerażające. Więc to jest zmiana, która uważam, że realnie będzie prowadzić do zarżnięcia tych programistów, tych osób, które na IP Boxie są, znaczy zarżnięcia tej formy opodatkowania. I od razu ci zdradzę sekrecik, no co oni będą mogli zrobić, no. Tak naprawdę jedyną sensownym, tacy jednoosobowi, jedynym sensownym rozwiązaniem, które będą mieli, to będzie teraz przejście na ryczałt. Ryczałt jest dla programistów 12%, więc tak naprawdę tą jedną zmianą to jest ukryta podwyżka podatku dla programistów o 7%. I tak to wygląda realnie. No plus do tego jeszcze mamy kolejnego takiego potworka karzełka, to jest danina solidarnościowa. A tak, jest i ona się dobrze trzyma. I ona zostanie rozszerzona, bo ma być płacona także od dochodów z IP Boxa i od świadczeń otrzymanych od fundacji rodzinnych. Czyli jeszcze do tego wszystkiego dorzućmy daninę solidarnościową, już skomplikujmy zupełnie ten system. I wiesz co, ja bym chyba to oranko, o które aż się prosimy, zaczął od jednej ważnej zasady. No. Każda zmiana podatkowa w tym kraju powinna mieć co najmniej roczne vacatio legis. O, idealnie się wpisałeś w to, o co ja chciałem teraz powiedzieć. Bo ja już, słuchaj, to jest marzenie, roczne vacatio legis, spoko. Ale ja ci przypomnę, że jedną z obietnic wyborczych, obecnie nam miłościwie panujących, było to, i to powiedzieli, to absolutnie będą się tego trzymać, że każda zmiana podatkowa będzie miała co najmniej 6-miesięczne vacatio legis. A te zmiany, o których teraz rozmawiamy, są planowane, wiesz na kiedy? Na styczeń 2025. Jakbym tego nie liczył, w połowie sierpnia plus 6 miesięcy, to mi stycznia nie daje, jak najbardziej, nie? A zmian nie można wprowadzić w trakcie roku podatkowego. No, na niekorzyść nie powinno się. Szczególnie w dochodowych, tak? Więc tutaj pytanie, co zrobią? Albo A, wprowadzą i później, wątpię w to szczerze, albo B, słuchaj, co będziemy mieli po prostu? Bo to tak jakby złamanie obietnicy wyborczej, ale to nie o to chodziło. Bo to techniczne jest tak naprawdę. W sumie to tak naprawdę to nie jest zmiana podatkowa. Zresztą tą samą historię mieliśmy już przed chwilą z podwyżką akcyzy, bo została znowu podwyższona, jest podwyżka akcyzy i to samo powiedzieli, no a słuchajcie, ale co z tym, że miało nie być, co z vacatio legis? A oni powiedzieli, że akcyza to w sumie nie jest tak do końca taki podatek, o który chodziło w tych zmianach. Więc może tutaj się okaże, że PIT w zakresie IP Boxa też takim podatkiem nie jest, którego ta obietnica dotyczyła. Może. Bo to są takie kosmetyczne tylko. Kosmetyka, tam 7%. Co to jest 7%, powiedz mi szczerze? Różnicy. No. W podatku dochodowym. No. No nie, z 10 tysięcy to jest ile? 700 zł. Tak, no z 1000 to zobacz. No. O, a ze złotówki to w ogóle 7 groszy. Tak, no proszę cię, to o jakich pieniądzach my w ogóle rozmawiamy? Nie ma o czym rozmawiać. Słuchaj, a ja jeszcze dwie rzeczy chciałem ci powiedzieć, Już mówimy o zmianach, powiedzieliśmy, że idą te zmiany, coś tam w fundacjach, zobaczymy co, ale raczej źle. W IP Boxie już wiemy, że będzie źle, ale słuchaj, to nie koniec, bo ja dla ciebie mam jeszcze jeden taki temat ciekawy, zmianowy. Może nie jest to temat pasjonujący wszystkich tak do końca, natomiast też
bardzo ciekawa rzecz nastąpiła. Jest to temat podatku od nieruchomości. O. No, ciekawe, ciekawe zagadnienie, tak naprawdę taki podatek troszeczkę na boku. Wszyscy właściciele nieruchomości go płacą, ale w sumie wszyscy się przyzwyczaili, że go płacimy, że on tam jest jakiś niewielki i tak naprawdę nikt na niego nie zwraca uwagi. Natomiast w tym podatku od nieruchomości, słuchaj, jest dużo takich niuansików, co jest budynkiem, który jest inaczej opodatkowany, co jest budowlą, która jest inaczej opodatkowana, jak to liczyć, czy od powierzchni, czy od wartości i tak dalej. Bardzo dużo ciekawych tematów. No jakiś czas temu Trybunał Konstytucyjny, słuchaj, się wypowiedział, że definicja budowli w podatku od nieruchomości to nie, tak nie można i trzeba będzie to zmienić. No i teraz, bo do końca tego roku muszą to wprowadzić, więc się obudzili, że będą zmiany w podatku od nieruchomości. No i słuchaj, historia jest najlepsza taka, że wypuścili projekt tych zmian. Mhm. Wypuścili projekt zmian podatku od nieruchomości. O tym projekcie z nikim wcześniej nie rozmawiali. Bo po co? Z nikim go nie konsultowali. Bo po co? Z nikim nie było to w jakikolwiek sposób omawiane pod kątem tego, co branże, co firmy, które dużo tego podatku płacą, co o tym myślą, co samorządy o tym myślą. Bo po co? No dokładnie, bo po co? No i słuchaj, i to ja ci powiem króciutko, już pomijam, co w tych zmianach jest, bo tutaj naszych słuchaczy pewnie do końca to interesuje tak szczegółowo, natomiast powiem ci tylko tyle, wypuścili ten projekt, no i poszła burza cała, doradcy, media, wszyscy mówią, kurczę, co wy robicie, ludzie, nie? Firmy będą płacić kilkanaście razy więcej niektóre tego podatku od nieruchomości. Wychodzi wiceminister finansów, mówi tak: ja jestem zaskoczony. Zaskoczony jestem tą nagonką medialną. Ja tego do końca nie rozumiem. Przecież my daliśmy wam projekt i wszystko powinno być super. I oni są zdziwieni, że ludzie nie chcą, będą chcieli płacić 10 razy więcej, rozumiesz, podatku. Jak to? Nie? Poczekaj. Czyli jest projekt zmian w podatku, tak, który spowoduje, że się płaci 10 razy więcej może podatku. Może płacić. Jedni 10 razy więcej, drudzy 2 razy więcej, niektórzy trochę więcej, ale wszyscy będą musieli tak sprawdzać. I ci, którzy mają go płacić, są niezadowoleni? Tak. I narzekają. A rząd, który chce go wprowadzić, jest zaskoczony, że ci, którzy mają go płacić więcej, są niezadowoleni i protestują, narzekają. Zdziwiony jest. Bardzo są zdziwieni, oni są zaskoczeni, oni nie rozumieją tej nagonki medialnej. Ja nie wiem, czy ci ludzie się wczoraj obudzili. No? No chyba tak, nie? Tak. Także ja do tego jeszcze wrócimy, bo na razie oczywiście, wiesz, po tym projekcie nas trwają jakieś konsultacje, uzgodnienia, spotkania, nagle wielki rumor się pojawił, więc zobaczymy, jak to finalnie będzie wyglądało. Natomiast tutaj te zmiany też będą na niekorzyść, zdecydowanie, i też zaznaczam ci bardzo wyraźnie, że też 6 miesięcy vacatio legis nie zostanie zachowane, bo już jest połowa sierpnia. Tak jest. No chyba tyle. No wiesz co, możemy jeszcze o zmianach dużo rozmawiać, jeszcze trochę tego mamy, ale mi się wydaje, że jeszcze na inne odcinki byśmy to zostawili. Ja ci chciałem tylko jednej rzeczy powiedzieć, o której zapewne nie wiesz. O! Uwaga! Czy pamiętasz zespół pana Janusza? Proste podatki, proste mój podatki. Ulubiony zespół parlamentarny Janusza Kowalskiego. Pozdrawiamy oczywiście pana Janusza. Panie pośle. Uwaga, pierwsza inicjatywa legislacyjna się pojawiła. Żartujesz? A jednak widzisz, działają. Słuchaj, jest taki temat, to jest bardzo tam już szczegółowe, no ale krótko powiem. Przedawnienie zobowiązań podatkowych. Tak, a to jest szczegółowe, ale dosyć ważne. Dosyć ważne, no na tyle ważne, że te zobowiązania podatkowe się przedawniają co do zasady z upływem 5 lat, a czasem z upływem 6 lat, a generalnie to jak organ ci wszcznie postępowanie, to się nie przedłużają, tylko jest zawieszone, więc to było bardzo dużo problemów z tymi przedawnieniami. Czego chce pan poseł Kowalski? No i nie, no i słuchaj teraz, bo no to znaczy, ja powiem tak, już w dużym skrócie. Jest to bardzo skomplikowana, szczegółowa materia. Materia, która wymaga naprawdę kompleksowych rozwiązań, kompleksowej analizy i dużego, mocnego, aktywnego działania. No, natomiast zespół pana Janusza pod jego egidą przygotował projekt kompleksowych zmian w zakresie przedawnienia zobowiązania podatkowego. Projekt ma jedną stronę A4. No i? Ale przepraszam, dwie, bo jedna to jest projekt, a druga to jest uzasadnienie. No i? No i jakby przeczytałem ten projekt i jakby daleko on jest od ideału, muszę ci powiedzieć, ale inicjatywa została podjęta. Marcin, proszę cię, jest zespół parlamentarny Proste Podatki. Jest. To i projekty mają być proste. A właśnie, ja o tym, to tak, nie pomyślałem o tym. Bo ty to byś chciał, widzisz, ty jako doradca podatkowy w tym kraju jesteś przyzwyczajony do tego, że jak projekt, to musi mieć od razu 15 centymetrów. No tak. Znaczy, 10. No, to wiesz. Natomiast wiesz, no może dla ciebie to 15, ale tam nie będę nic mówił. No. Natomiast... A tutaj masz proste. No tak, oni tak mają być podatki proste, więc dajmy projekt rozwiązania, nie analizujmy go,
nie odwołujmy się do innych ustaw, nie myślmy, jaki to będzie miało wpływ na generalnie instytucje przedawnienia, napiszmy na jedną stronę, będzie prosto, bo podatki mają być proste. I pytanie, czy to jest źle w tym momencie, bo jeżeli napiszemy projekt, w którym powiemy, że wszystkie zobowiązania przedawniają się w ciągu 5 lat, koniec, kropka, to słucham, gdzie jest problem. No to ja ci podam problem na zupełnie oderwanym przykładzie, ale na przykładzie takim, dlaczego jednak bardziej szczegółowa legislacja jest wymagana. Krótko, Fundusz Sprawiedliwości i kupno Pegasusa. Kojarzysz temat? Mówimy o przedawnieniach zobowiązań podatkowych. Tak, ja dalej mówię o przedawnieniach zobowiązań podatkowych. Ty mnie pytasz, czy dlaczego uważam, że musi być to szerzej rozpisane i szerzej przeanalizowane. No to podam ci przykład zakupu Pegasusa z Funduszu Sprawiedliwości, gdzie on został kupiony dla CBA. No i teraz pytanie, czy można było sfinansować z Funduszu Sprawiedliwości zakup Pegasusa, czy nie? No i teraz w ustawie o CBA jest zapis, że CBA jest finansowane z budżetu państwa. Czyli nie można było kupić z Funduszu Sprawiedliwości. No nie. A jaka jest teraz argumentacja? Że skoro jest napisane w ustawie, że Pegasusa można kupić z budżetu państwa, to nie jest napisane, że można finansować CBA z budżetu państwa, to nie jest napisane, że tylko z budżetu państwa. Więc można też z każdego innego źródła. Dlaczego? Bo zabrakło jednego słowa, bo ktoś niedokładnie napisał ustawę. I co samo jest tutaj. Jeżeli to jest proste, to może być proste, ale to musi być przemyślane i to musi być przeanalizowane. I tego nie ma. Ja wierzę w to. Nie czytałem tego projektu. Mhm. Zaskoczyłeś mnie aktywnością zespołu parlamentarnego Proste Podatki. Mhm. Nie będę się wypowiadał w szczegółach, ale wierzę, że można to napisać prosto w jednym zdaniu i za to trzymam zdecydowanie kciuki. Panie Januszu, trzymamy kciuki, natomiast nie trzymamy kciuków zdecydowanie za wszystkie zmiany podatkowe, które mamy na horyzoncie. Za fundację, za IP Boxa, za podatek od nieruchomości i jeszcze wiele, wiele innych, o których będziemy mówić na pewno w kolejnych odcinkach. W związku z tym... Może przybij Pawełka na koniec. Przybiję, Pawełku. Przydasz nam się za te wszystkie absurdalne zmiany. My na was patrzymy, my wam będziemy wyciągali. Miało być pół roku, nie jest pół roku. Nic nie będzie na pewno. Nie będzie pół roku, chyba że zrobimy ustawę o wydłużeniu roku. A, no tak. Jakbyśmy wydłużyli rok. No, ale patrz, pół roku to 6 miesięcy. A gdzie jest napisane, że pół roku to wyłącznie 6 miesięcy? Może to być inny okres. Dziękujemy wam za kolejny odcinek, za to, że nas wysłuchaliście, wyoglądaliście. Artur Kuczmowski. Marcin Zerski. Pamiętajcie, żeby obserwować nas na naszych social mediach, na Marcina social mediach, na naszych wspólnych social mediach Pogromcy Absurdów. Możecie też zerknąć na moje. Słuchajcie nas wszędzie tam, gdzie lubicie, czyli słuchajcie, oglądajcie nas na YouTubie i na Spotify, bo tam głównie jesteśmy. I pamiętajcie o donosach na donosy@pogromcyabsurdów.pl. Do zobaczenia.